Dzisiejszy odcinek z wielu powodów jest dla mnie bardzo trudny. Sama historia jest niesamowicie poruszająca. Pamiętam dokładnie, kiedy ją usłyszałam i myślałam, że w takich chwilach, w obliczu takich zdarzeń, jakie za moment opowiem, wiele osób, jeśli było ludźmi wiary, mogliby tę wiarę utracić. Bo w takich chwilach, jak te z dzisiejszej opowieści, często pozostaje jeden wielki znak zapytania, po co to wszystko? I przede wszystkim dlaczego? Jaki był tego sens? Dla wielu trudne doświadczenia są tym, co wręcz wiarę gruntuje, dodaje siły i pozwala stawać się silniejszym w obliczu trudów życia. Natomiast dla innych tak ciężkie doświadczenia to moment radykalnego odwrotu i wyparcia istnienia jakiegokolwiek absolutu. A jak było w przypadku dzisiejszych bohaterów? Moi drodzy, poznajcie losy pana Andrzeja i pani Marianny, chociaż zwykle mówiono do niej Mania i tak też będę w tym odcinku ją nazywać. Ci państwo są niesamowitym małżeństwem. Naprawdę niesamowitym. I chociaż na początku wydawać by się mogło, że... A w sumie nie tylko wydawać by się mogło, bo tak było, że na początku mieli lekkie i kolorowe życie, to jednak w najmniej oczekiwanym momencie musieli się zmierzyć z prawdziwą tragedią. Co się stało? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Opowiadając o Pulikowskich, czyli Mani i Andrzeju, rozpocznę od czasów, gdy jako małżonkowie zamieszkiwali niewielki dom w Małopolsce. Od tego momentu myślę, że najłatwiej będzie mi zakreślić ich życie, zarówno cofając się do ich wspomnień, jak i później wychodząc do tego, co wydarzyło się później, a co stanowi sedno tej historii. No więc... Jak już powiedziałam, Mania i Andrzej zamieszkiwali w Małopolsce, w małym, zgrabnym domku. Znaczy, może nie aż tak bardzo w małym, tylko że to był domek bliźniak, czyli no myślę, że wszyscy wiemy, czym jest dom bliźniak. A jeśli by jednak ktoś nie kojarzył, to jest to jeden wielki dom, symetryczny, podzielony na pół. Także w konsekwencji są dwa mniejsze, przystające domki, dlatego no ta część bliźniaka nie była jakoś zatrważająca i nie była ogromnym metrażem. Natomiast no był to mały, zgrabny domek. W jednej połowie zamieszkiwali Andrzej z Manią i synem, a w tej drugiej części domu mieszkał brat Andrzeja, Romek, wraz ze swoją rodziną, żoną i dziećmi. A jako ciekawostkę dodam, choć może nie jest to najbardziej istotne dla sprawy, ale u mnie wywołało uśmiech, że panowie Andrzej i Robert to bracia bliźniacy. Nawet jest to trochę zabawne w kontekście zamieszkiwania przez nich domu bliźniaka, że oni sami są też bliźniakami, ale to na marginesie. W każdym razie panowie są bliźniakami, ale kompletnie do siebie niepodobnymi. Natomiast są bardzo ze sobą zżyci. I też od zawsze zresztą, współdzielili swoje plany, często razem jeździli na wakacje, jakieś wypady. Ogółem bardzo lubili i cenili też spędzanie wspólnego czasu razem. Andrzej z Romkiem dorastali w bardzo kochającej rodzinie, więc... Jako nastoletni chłopcy nie mieli jakichś większych problemów ani w nauce, ani w nawiązywaniu relacji, ani w realizowaniu jakichś pasji, czy w kontaktach z kobietami. Generalnie to byli tacy bardzo fajni, lubiani i energiczni chłopcy. Bez trudu kończyli klasę za klasą, często wyróżniali się na różnych zawodach. Nauczyciele zresztą ich chwalili. Ogółem byli wielką pociechą dla swoich rodziców
i też byli bardzo zwykle lubiani. Może to taka trochę przypadłość bliźniaków, albo i niekoniecznie bliźniaków, ale chłopcy mniej więcej wszystko zawsze zaczynali w tym samym czasie. No w zasadzie tutaj ta kwestia, że byli bliźniakami, robi ogromną robotę, ponieważ dużo spraw, które oni zaczynali razem, wynikało właśnie z racji tego, że mieli ten sam wiek. Czyli wiadomo, no rozpoczęcie szkoły, czy osiemnastka, czy prawo jazdy, po prostu siłą rzeczy, mnóstwo spraw zaczynali w tym samym momencie, choć nie zawsze wszystko było związane z wiekiem, a raczej z faktem, że oni po prostu lubili taki stan rzeczy, żeby mogli opowiadać sobie wzajemnie o nowych doświadczeniach. Tak więc, jeśli jeden z, na przykład zapisywał się do jakiejś drużyny piłkarskiej, to drugi szedł do zespołu muzycznego. Jak jeden znalazł sobie dziewczynę, no to drugi nagle też był bardziej otwarty na związki i tak pociągali jeden drugiego w różnych sprawach, dzięki czemu funkcjonowali w podobnym rytmie różnych właśnie doświadczeń, doznań i przeżyć, o których lubili sobie opowiadać i je też jakoś współdzielić. Kiedy Andrzej poznał Manię, co prawda nie była to jego pierwsza dziewczyna, ale zdecydowanie była to jego pierwsza miłość, miłość od pierwszego wejrzenia, no to gdy ją poznał, kompletnie stracił dla niej głowę. Właściwie oboje, Andrzej i Mania, zupełnie przepadli w tej relacji. On był piłkarzem, ona cheerleaderką i takim to sposobem chodzili na te same wydarzenia sportowe. Andrzej chciał się przypodobać pięknej dziewczynie, a ona kibicowała, zwłaszcza jemu, machając tymi pomponami, tańcząc, robiąc te wszystkie cheerleaderskie układy, tańce i tak dalej. No i kiedy wreszcie oficjalnie stali się parą, Andrzej po prostu chodził zachwycony, chodził, ale jakby wręcz sunął na chmurce, jakby go nosiły skrzydła, świat był dla niego po prostu wyłącznie różowym miejscem cudownych chwil. A nawet kiedy się coś tam waliło, wydarzyłoby się coś złego, no to i tak było super, bo w końcu była z nim Mania. No i w takim właśnie klimacie wielkiej miłości Andrzej zaliczał liceum, zdobywając niesamowite stopnie, a nawet nieco prześcigując Romka w niektórych przedmiotach. No ale zwykle bracia nie mieli z tego tytułu żadnych spin, nie rywalizowali ze sobą, wręcz przeciwnie, zwykle się dopingowali. Romek, od kiedy brat poznał Manię, no to właśnie, tak jak wspominałam wcześniej, również zaczął szukać dziewczyny. I poznał wówczas Elizę, koleżankę z równoległej klasy, no i koniec końców, może nie była to jego wielka miłość, czy pierwsza miłość, czy w ogóle miłość, ale z racji tego, że nie pojawiał się nikt inny na horyzoncie, a on nie chciał odstawać od tego, co przeżywał brat, no to ta relacja z Elizą przerodziła się później w związek taki poważny, no bo Romek zaczął traktować Elizę poważnie. Zresztą Andrzej mówił coś o zaręczynach, że chciałby się oświadczyć na pierwszym roku studiów, no więc Romek też chciał mieć taki związek, żeby później móc się oświadczyć i koniec końców bracia weszli na taki etap, nowy etap swojego życia, że oczywiście wciąż wszystko robili razem i razem spędzali mnóstwo czasu, ale jednak to kobiety stały się tym najważniejszym centrum, a przynajmniej tak było u Andrzeja, to było bardzo widoczne. No, nie ujmując niczego Romkowi, bo on również angażował się na tyle, ile potrafił w ten swój związek z Elizą. No i przyspieszając nieco tę historię, bo to z samego relacjonowania życia bliźniaków wyszedłby tasiemiec, no to chłopcy bardzo równolegle, niemal ramię w ramię, pokonywali wszystkie etapy młodości, czyli właśnie zaliczyli liceum, osiągając wspaniałe wyniki na maturze. Później obydwoje dostali się na studia. Na pierwszym roku studiów oświadczyli się swoim dziewczynom. Na ostatnim roku studiów po obronie wzięli ślub. Co ciekawe, nie mieli nic przeciwko, żeby to była jedna ceremonia. I to jest bardzo ciekawe, bo często kobiety nie chcą współdzielić tego dnia z żadną inną panną młodą.
No ale Mania z Elizą przez te wszystkie lata, no to same stały się dla siebie niemal jak siostry, więc nie przeszkadzało im, wręcz cieszyły się, że będą razem świętować tak cudowny dzień. No i później chłopaki rozpoczęli pracę, zresztą w jednej firmie. Później postanowili otworzyć własny biznes, gdzie obydwoje zajmowali równoległe stanowiska współwłaścicieli firmy. No i finalnie wybudowali ten dom bliźniak, o którym mówiłam na początku, gdzie razem z żonami zamieszkali i w pierwszym roku mieszkania w nowym domu obie panie, no któż by pomyślał, zaszły w ciążę. Mania dowiedziała się w styczniu, że jest w ciąży, a Eliza ogłosiła cudowną nowinę o poczęciu 4 miesiące później. W każdym razie wszyscy się cieszyli, no bo to oznaczało, że dzieci będą mogły chodzić do jednej klasy, w szkole oczywiście jak już podrosną, a to natomiast miało przedłużyć ten taki sielankowy stan doskonałych relacji rodzinnych. Taka myśl, że dzieci Andrzeja i Romka będą tak zżyte jak sami bracia Polikowscy, czyli właśnie Andrzej z Romkiem, była oczywiście wspaniałą i piękną myślą, ale chyba wszyscy też czuli w powietrzu, że to jest raczej ciche marzenie, a nie pewnik, że tak będzie. Oczywiście wszystkie okoliczności sprzyjały temu, aby faktycznie nowe pokolenie mogło się zbratać. Natomiast rzeczywistość szybko zweryfikowała, że mimo najszerszych chęci nie dało się tego tak wcielić w życie, ponieważ u Mani i Andrzeja urodził się chłopiec, Cezary, a u Romka i Elizy na świat przyszła Kalinka. I mimo, że kuzynostwo się lubiło, no bo właściwie dlaczego by nie, to jednak kompletnie nie było im ze sobą po drodze. Już swoją drogą, że płeć nie ta sama. Pewnie szybciej dogadałby się chłopak z chłopakiem albo dziewczynka z dziewczynką, zwłaszcza na tym początkowym etapie, gdzie no przeciwne płci są niemile widziane. W każdym razie no tutaj już nie było takiej płynności w relacji, jaką wymarzyli sobie Polikowscy. I później, po kilku latach, u Romka przyszło na świat jeszcze jedno dzieciątko i był to chłopiec Julian. No ale to już była też za duża przerwa między noworodkiem Julkiem a na przykład Cezarym, więc chłopcy też nie stali się super ekstra przyjaciółmi, zeżytymi, tak jak planowali niegdyś bliźniacy z żonami. No i koniec końców kuzynostwo no ogólnie się tolerowało, lubiło, ale nie było między nimi takiej wielkiej przyjaźni i bliskości. Co więcej, im to nowe pokolenie stawało się starsze, tym większe zaczęły pojawiać się problemy, których Romek z Andrzejem nigdy nie doświadczali między sobą. Czyli paradoksalnie problemy, jakich zaczęli doświadczać, czyli jakiś rodzaj tam konkurencji, współzawodnictwa czy zazdrości pojawił się u Polikowskich dopiero na płaszczyźnie dzieci. A w sumie to Romek najczęściej przejawiał takie zachowania, co nawet wielokrotnie rzucało się w oczy Andrzejowi, ale no mężczyzna przymykał na to oko, żeby nie urazić brata, nie psuć relacji rodzinnych. Trzeba było też przyznać, że rzeczywiście, jeśli chodzi o dzieci, no to Cezary, czyli syn Andrzeja i Mani, to była prawdziwa ich pociecha. Świetnie sobie radził w każdej dziedzinie życia. Przede wszystkim był niezwykle zdolny, miał wybitne wyniki w nauce. Stale brał udziały w różnych olimpiadach, konkursach. Jeśli chodzi o sport, był liderem grupy, kapitanem, czy jak to się tam nazywa w piłce nożnej, po tatusiu zresztą. Kilka lat pod rząd zdobywał tytuły króla strzelców, przynosił do domu medale, dyplomy, pisano o nim w artykułach i to nie tylko w szkolnej gazetce. Cezary bardzo chętnie dzielił się z rodzicami swoimi radościami, smutkami, mieli ze sobą super kontakt. No a z racji tego, że chłopak był jedynakiem, no to rodzice też mogli skupić uwagę wyłącznie na nim. I to było jak taka samonapędzająca się maszyna, że Cezary dawał im powody do tego, by mogli się angażować w życie syna, a oni odpowiadali na to w ten sposób, że zawsze brali sobie za punkt honoru, aby jeździć na te wszystkie zawody, różne zjazdy naukowe, po prostu chcieli być prawdziwie częścią jego świata. No a w tym samym czasie Kalinka, córka
Romana była absolutnym przeciwieństwem tego spokoju i harmonii, jakie przejawiał Cezary. Można powiedzieć, że rosła z niej taka chłopczyca. W sumie nie wiem, czy to dobre określenie. No ale kiedyś funkcjonowało coś takiego, kiedy dziewczyna bardziej przejawiała zainteresowania męskie, czy swoim zachowaniem, strojem, ruchami, mową, ciała, całym stylem bycia, przypominała bardziej chłopaka niż dziewczynkę. No więc Kalinka rosła na taką chłopczycę właśnie, co strasznie irytowało jej rodziców. Być może Kalina tak się zachowywała dlatego, że widziała, jak wszyscy się roztkliwiają i cenią Cezarego. Może chciała być taka jak on. No ale z drugiej strony Cezary nie był żadnym łobuzem, więc na nim Kalina raczej nie wzorowała się w kontekście swoich takich łobuzerskich akcji. No a akurat jeśli chodzi o takie lekkie chuligaństwo, to rzeczywiście zdarzało się jej nierzadko. Wdawała się w jakieś tam bójki, no to komuś robiła coś na złość, to dostała burę w szkole, no i tak dalej, i tak dalej. Ze sportów to też było ciekawe. Ze sportów zwykle wybierała takie mocne sporty. Na przykład na początku wybrała dla siebie zapasy. Żadne tam siatkówka, balet czy gimnastyka. A najbardziej denerwowało ją i przymnażało pretensji to, że trener nie parował jej z chłopcami, jeśli chodzi o te zapasy. No bo Kalina uważała, że powinna walczyć z chłopcami, no bo dziewczyny to są niegodne przeciwniczki i z nimi pojedynki bywają po prostu nudne. No ale wiadomo, zasady to zasady. W każdym razie Romek z Elizą przeżywali taki stan rzeczy, że właśnie Cezary to był taki wspaniały syn, a Kalinka no to taka córka, która trochę jest na kształt chłopca, zachowuje się tak, no i z tego wszystkiego nie była dla nich dzieckiem, które uważaliby za swoje oczko w głowie, czy docenialiby jej pasję. I zwłaszcza na spotkaniach rodzinnych, takich w szerokim gronie, z dziadkami, z teściami Andrzeja i Romka, no to standardowo padały pytania o dzieci. No i o ile dla Andrzeja i Mani był to bardzo przyjemny moment spotkania, bo mogli opowiadać o Cezarym same dobre rzeczy, no to dla Romka i Elizy, no to właśnie ten etap spotkania to był największy koszmar i drażniło ich to porównywanie, że Cezary to, a Kalinka no to tylko to. Albo że Cezary tak, a Kalinka w ogóle nic. No i takie spotkania jedynie namnażały gęstej atmosfery w rodzinie, co zdecydowanie też z miesiąca na miesiąc, z roku na rok dawało się wyczuć. I to zarówno między rodzicami, czyli między Romkiem i Elizą, a Andrzejem i Manią, a także między dziećmi, które przecież wyczuwały takie napięcie. Gdy Kalina miała już 17 lat, jej nową pasją stała się motoryzacja i właściwie reszta świata mogłaby już dla niej nie istnieć. Najchętniej przesiadywała w garażu, grzebiąc pod maską samochodu, czy majstrując coś tam przy motocyklach. Zresztą miała obiecany jeden, kiedy tylko skończy 18 lat, że rodzice jej kupią. I w tym czasie, kiedy Kalina rozwijała swoje zdolności jako mechanik, to można powiedzieć, że doszło do takiego przełomu między kuzynostwem, że Cezary nawet próbował jakoś tak ocieplić te relacje, nawiązać relacje z kuzynką, ponieważ niesamowicie imponowało mu, że dziewczyna tak perfekcyjnie zna się na tego typu rzeczach i prawdę powiedziawszy, on też marzył, żeby mieć taki motocykl. Jak niejednokrotnie zresztą podjeżdżały takie motocykle do garażu Kaliny. Poza tym można powiedzieć, że chłopak złapał bakcyla, bo często, kiedy już po naprawie Kalina sprawdzała, czy sprzęt dobrze śmiga, no to brała kuzyna na taki motocykl i robili rundkę po jakichś tam bocznych ścieżkach, co by nie narazić się ani rodzicom, ani tym bardziej policji. No i poprzez takie przejażdżki Cezary zafascynował się i rzeczywiście chciał mieć taką maszynę,
co finalnie po wielu prośbach rodzice obiecali mu sprawić zaraz po tym, kiedy zrobi prawo jazdy. Tak więc zarówno Cezary, jak i Kalina czekali na swoje pierwsze motocykle i to była taka też rzecz, która ich łączyła, zaczęła ich łączyć jako wspólna pasja, coś, co ich interesowało. No i przełamywało te nagromadzone od lat jakieś takie taką niechęć, czy jakieś takie mury, które powstały między nimi. I w ten sposób przełamali pierwsze lody. Rodzicom Kaliny no właśnie niekoniecznie podobało się, że córka stale chodzi w brudnych spodniach, cała jest wyświniona smarem, często nie ma czasu, żeby tutaj w cudzysłowie, cytując Romana, jak człowiek zjeść z rodzicami obiad przy stole, stale tylko w tym garażu, ewentualnie biegała na treningi bokserskie, no bo od 15 roku życia przeszła z zapasów na boks, a w tym wszystkim ledwie przechodziła z klasy do klasy. No bo szkoła była dla niej największą zmorą i tam najbardziej się nudziła. W każdym razie Kalina, mając zaledwie 17 lat, tak się wyspecjalizowała w tej dziedzinie motoryzacji, że mimo iż nie była kwalifikowanym fachowcem, to ludzie, którzy ją znali i poznali z tej strony, rzeczywiście przywozili jej różne pojazdy. Najpierw przywozili do diagnozy, a później już do naprawy. No i zawsze dziwiono się, że dziewczyna, i to w tak młodym wieku, tak świetnie sobie radziła, nasłuchując tam pracę silnika czy inną część samochodu, jak ona funkcjonuje, jak działa. Samochodu czy właśnie motocyklu, które wręcz pielgrzymkami dowozili jej do garażu starsi znajomi, bo ogółem moda na motocykle w tamtym czasie była podobna jak aktualnie na hulajnogi, więc każdy młodzieniec w gimnazjum musiał mieć albo skuter, albo jakiegoś komarka, czy jak to się tam nazywa, te wszystkie motocykle. No i rzeczywiście młodzież przyjeżdżała do Kaliny na serwis, czy tam, nie wiem, sprawdzenie tego wszystkiego, jak sprzęt działa. Romek z Elizą nie do końca potrafili docenić pasję córki, mimo że Andrzej z Mańką byli po prostu zachwyceni tym, że Kalinka od najmłodszych prawie lat wiedziała, czego chciała i przede wszystkim starała się bardzo sumiennie dążyć do zrealizowania tego celu. Chciała wyposażyć swój warsztat w odpowiednie sprzęty, jakieś tam klucze, narzędzia i konsekwentnie, licząc od jej 12 roku życia, każde pieniądze, jakie dostawała, czy to na urodziny, czy w jakichś innych okazjach, przeznaczała na dokupowanie a to jakichś kluczy, a to innych potrzebnych rzeczy do wyposażenia warsztatu, aż wreszcie tego wszystkiego nagromadziło się jej tak dużo, że Romek musiał po prostu udostępnić jej część swojego garażu i co więcej rozbudować go, żeby zrobić córce taki tunel, gdzie mogłaby wchodzić pod spód samochodu i coraz lepiej wykonywać swoją pracę. Po pewnym czasie zresztą Andrzej sam zaczął doradzać się Kaliny, kiedy coś tam strzelało mu w aucie, a co ciekawe, jadąc później do mechanika, bo na początku on nie do końca ufał dziewczynie w tych sprawach, no ale kiedy jechał później do tego mechanika już wykwalifikowanego, to zawsze słyszał potwierdzenie tej diagnozy, jaką wcześniej wydała bratanica. No i koniec końców, po kilku takich razach, Pulikowski, w sensie Andrzej, zaufał Kalinie i faktycznie przywoził swoje auto do oceny, czasami do jakiejś tam lekkiej naprawy, do niespełna 18-letniej pani mechanik. Ogólnie nie wiedząc czemu, ale utarło się, że Kalina była taką czarną owcą w rodzinie. I chyba najbardziej akcentowali to jej rodzice, bo zarówno Andrzej z Manią, jak i później nawet dziadkowie zaczęli chwalić dziewczynę. No i kiedy tylko na rodzinnej imprezie rozpoczynał się festiwal porównywania dzieci, czyli co zrobił Cezary, a co Kalina, Andrzej z Mańką stale podkreślali, ile to razy byli u Kaliny w warsztacie, ile to motocykli w tym roku odjechało spod jej ręki i po prostu no nie było wręcz końca tych pochwał. I sam Cezary dokładał swoje ochy i achy, bo był faktycznie zafascynowany kuzynką,
A już nie mówiąc o tym, że od kiedy dogadali się, że będą razem jeździć na zjazdy motocyklistów, no to Cezary, gdyby tylko mógł, to oświadczyłby się Kalinie normalnie, bo stała się jego ideałem kobiety. No ale wiadomo, kuzynostwo. No ale mimo tego, mimo tych wszystkich pochwał, pozytywnych komentarzy, ocen osoby Kaliny przez całą rodzinę, Romek z Elizą w ogóle jakby tego nie słyszeli. Kalina w ich jakimś takim mniemaniu była po prostu czarną owcą w rodzinie. I jedynie Julian, czyli właśnie młodszy brat Kaliny, ratował honor rodziny. No bo chłopczyk był grzeczny. No w sumie już wtedy nie taki chłopiec, no ale w oczach rodziców był zawsze tak cukierkowo przedstawiany, że rzeczywiście można było odnosić wrażenie, że to jest stale dzieciątko. No rzeczywiście, no Julian nie sprawiał żadnych kłopotów, dobrze się uczył, ale Romek z Elizą trochę, no tak na siłę po prostu, próbowali podciągać Julka jeszcze wyżej i kompletnie bez sensu, ale próbowali go też porównywać do Cezarego. I w tym wszystkim no, toczyła się jakaś taka niewypowiedziana walka między kuzynami. To znaczy nie między kuzynami, tylko Roman z Elizą nakręcali taką jakby walkę, porównując kuzynów. Julek był oczywiście od Cezarego dużo młodszy, więc ta walka w ogóle nie miała sensu. I swoją drogą ona nie była też tak czyniona wprost. Ale Romek zawsze przy jakiejkolwiek tylko okazji to wspominał. Jakieś takie często drobiazgi, w ogóle nieistotne, no ale musiał powiedzieć, że Cezary na przykład pierwsze słówko jako dziecko wypowiedział wtedy i wtedy. No a Juluś mówił dużo wcześniej. Albo Cezary pierwsze kroki stawiał wtedy i wtedy. No a Julek to zdecydowanie raczkował i chodził wcześniej. Cezary zdobywał świadectwa z paskiem, no a Julek też zdobywał z paskiem, a jeszcze dodatkowo miał jakieś tam wyróżnienia z języków obcych. No to po prostu to było... To porównywanie było po prostu śmieszne. A po drugie męczące. I koniec końców nikomu nie chciało się tego zbytnio słuchać. Przy czym gołym okiem było widać, że Romek z Elizą takim zachowaniem leczą jakieś swoje kompleksy na tle dzieci, czy nie wiadomo w sumie co. No ale głównie oni byli na tym punkcie zafiksowani, no a reszta rodziny musiała to jakoś tolerować. No ogólnie nie wpływało to jakoś bardzo mocno na całokształt na przykład takiego spotkania rodzinnego, no bo prędzej czy później ta litania zalet Julusia też miała swój koniec. No ale swoje trzeba było odsłuchać. No a już szczególnie pewnego razu, kiedy Julek zdobył tam któreś miejsce, czy on był w czołówce, nie wiem tego, no ale był w programie dotyczącym gotowania. Coś takiego jak chyba MasterChef tylko dla dzieci. Chyba nawet jest coś takiego MasterChef Junior. No w każdym razie, od wtedy nie było takiej imprezy, rodzinnej imprezy, która odbyłaby się bez potraw Julka. Po tym udziale w programie przyszedł czas, że po prostu rozpoczęła się nowa era rodziny, gdzie Julek był kucharzem zawsze i wszędzie. No i nawet kiedy przyszedł czas na rodzinną wigilię, no to działo się. Od początku było już wiadomo, że tym razem wigilia zostanie zapamiętana przez całą rodzinę i to w sposób szczególny. Nieważna była w ogóle cała tradycja, że zwykle wigilia organizowana była u babci, że babcia miała swoje dania, które od lat, no w zasadzie od dziesiątków lat, szykowała zawsze w ten sam sposób. No, że dla niej to też było ważne, że ona gromadziła całą rodzinę. Ale było wiadomo, że tego roku cała rodzina Pulikowskich będzie się gromadzić nie gdzie indziej jak u Romka i Elizy. I najważniejszym punktem programu miały być dania Julusia. Nawet to, że koniec końców Wigilia jest momentem ściśle poprzedzającym świętowanie narodzin Jezusa.
Więc skoro już świętują tę Wigilię, to zakładam, że ten aspekt wiary był tutaj jakkolwiek istotny, czy zazwyczaj był istotny, no to w tym przypadku, w tym roku, nie było w ogóle mowy o tym, co tu jest świętowane. A przynajmniej rodzina odniosła takie wrażenie, że tym razem fakt, że zasiedli do stołu wigilnego, nie miał nic wspólnego z duchowymi jakimiś doznaniami. Nie chodziło o celebrację tego wymiaru religijnego, duchowego, ale tym razem istotą Wigilii były po prostu dania Julka. Nie było żadnego kolędowania, czy miejsca na odczytanie Pisma Świętego, czy połamanie się opłatkiem, taką mieli tradycję do tego roku, ale po prostu tym razem od pierwszego dania, które wjechało na stół, co ciekawe, nigdy wcześniej nie było stricte 12 dań, ale tym razem Juluś zaserwował 12 dań plus na koniec tradycyjną kutię. No więc od pierwszego dania, które wjechało na stół, po kolejne, nikt nawet nie śmiał burzyć tej harmonii kulinarnych występów Julka. Cała Wigilia przebiegała w atmosferze aplauzów nad kolejnymi potrawami. Oczywiście te aplauzy to były ze strony Romana i Elizy. I oczywiście też przed każdym, no wiadomo, rodzina też chwaliła, no ale jakoś tak prawdopodobnie wszyscy mieli nadzieję, że te dania to będą dodatkiem do świętowania świąt, a nie po prostu sednem samym w sobie. No i przed każdym też podaną potrawą było całe omawianie tego, co to jest za potrawa. Trzeba było wysłuchać, z czego to jest zrobione, jak to zostało przyrządzone i co jest tym składnikiem X, który po prostu sprawia, że w żołądku zadzieją się tu wielkie tąpnięcia smaku i generalnie wszyscy będą w niebie. No to chyba tylko ten aspekt przejawiał się jako religijny, że Juluś wszystkich wprowadzi do kulinarnego nieba, ale poza tym to cóż, na tej Wigilii zabrakło rzeczywiście sensu i tego sedna spotkania wymiaru religijnego, duchowego itd., itd. Co więcej, kiedy Andrzej z Manią i z Cezarym w pewnym momencie chcieli się już zbierać, no bo jeszcze chcieli trochę odpocząć, a później wybierali się na pasterkę, no to zostało to odebrane z takim niesmakiem, że w ogóle no w pewnym sensie burzą ten czas, kiedy cała rodzina jest przy jednym stole i wreszcie wszystko odbywa się jak należy, czyli wszystkie oczy zebranych są zwrócone na Julka, tak jak niegdyś w tych wcześniejszych latach na wszystkich imprezach oczy zebranych świdrowały Cezarego. No, także działy się takie różne hity, rodzina je oczywiście trochę prześmiewczo komentowała, rzecz jasna nie jakoś tak nieprzyjemnie czy chamsko, w zasadzie każdy to czynił w swoim gronie, czyli nie w obecności Romana i Elizy, żeby nie sprawiać im przykrości, no ale jednak Pulikowscy potrafili przesadzać w takich sprawach, w przeakcentowywaniu zalet Julka, co właśnie tworzyło później taki dość mocno karykaturalny obraz sytuacji. Tuż przed maturą Cezarego i Kaliny w rodzinie zawrzało. To znaczy od strony Romana i Elizy to tak wyglądało, że atmosfera gęstniała, że aż wszystko kipiało, no bo oni cały czas przez ten około maturalny okres widzieli to tak, że znów dojdzie do wielkiego rozróżnienia. Cezary prawdopodobnie osiągnie najlepsze wyniki na maturze, a Kalina co najwyżej zda. No ale raczej balansując na granicy oblania. Roman z Elizą przeżywali to niesamowicie. I w ogóle też presja, jaką nakładali na Kalinę w tych dniach, była po prostu nie do zniesienia. Ciągłe przytyki. Czy dziewczyna zdaje sobie sprawę, że na maturze nie będą ją pytać o pracę silnika samochodu albo o rodzaj klucza do przykręcenia śruby, ale będą pytania o inne ważne rzeczy i czy Kalina przypomniała sobie chociaż najbardziej podstawowe lektury. W ogóle Pulikowscy odbierali maturę dzieci jak jakiś znowu osobisty
sukces albo porażkę, a ponieważ to Kalina konkurowała z Cezarem, a nie Juluś, no to szykowali się na przyjęcie wielkiego poczucia rozczarowania i poniżenia. Oczami wyobraźni znów widzieli jakieś rodzinne spotkanie, jakieś grillowanie, gdzie wszyscy będą zadawać szczegółowe pytania o punktację. No i Cezary pewnie będzie miał same 100%, no a Kalina, no właśnie, wstyd będzie odpowiadać w ogóle. Co więcej, niedługo po napisaniu matur, Andrzej z Manią ogłosili, że spodziewają się dziecka. To było w ogóle jak wielki cud, bo małżonkowie od lat starali się, by powiększyć rodzinę, ale niestety bezowocnie. A tymczasem Mania wreszcie była w drugiej ciąży. To już nie był początek pierwszego trymestru, małżonkowie nie chcieli przedwcześnie nic mówić, ale przy okazji, że planowali zrobić uroczyste pożegnanie Cezarego, no bo wiadomo, że zakładano, iż w październiku chłopak zacznie studia, no to postanowili też ogłosić tę radosną nowinę. Nikt się wówczas jeszcze tego nie domyślał, no bo brzuszek Mani nie był na tyle widoczny, żeby ktokolwiek wyłapał jej stan samodzielnie, zwłaszcza, że kobieta nosiła luźne bluzeczki, a zresztą była też bardzo drobna, więc nawet w zaawansowanej ciąży jej budowa ciała, prócz wystającego brzucha, nie była jakoś mocno naznaczona ciążą, tak więc po prostu Pulikowscy chcieli sprawić rodzinie radość ze wspaniałych wieści i zaprosili wszystkich na świętowanie. To znaczy, no, świętowanie dopiero miało się odbyć po ogłoszeniu wyniku matur, ale już chcieli nakreślić, że ta uroczystość będzie organizowana z kilku powodów. No a dla Romana i Elizy była to bardzo ciężka wiadomość, bo to był właśnie ten grill, czy po prostu impreza rodzinna, którą sobie wyobrażali, że wszyscy będą tam porównywać Cezarego i Kalinę, że wszyscy będą pytać. No i to już stało się dla nich największym koszmarem, na który próbowali się psychicznie jakoś przygotować. Rodzice Pulikowskich, czyli dziadkowie, byli zachwyceni na wieść o ciąży. W ogóle też dla Andrzeja i Mani to był bardzo wyjątkowy czas. W pracy bardzo dobrze się wiodło, w ich małżeństwie było wręcz, no, lepiej nie było nigdy. No i wszystko to schodziło się jeszcze z maturą Cezarego, którą chłopak finalnie napisał po prostu zachwycająco. No i do kompletu Mania była w ciąży. W ogóle, gdy tylko pojawiły się wyniki matur, do Cezarego zgłosiło się kilka uczelni, to znaczy chłopak dostał kilka ofert, tak bezpośrednio ofert skierowanych do niego, związanych właśnie z wyborem studiów. Można było powiedzieć, że świat stał przed nim otworem, czekała go świetlana przyszłość. Rodzice byli bardzo dumni, zadowoleni. No, malował się po prostu piękny, wspaniały obrazek tej rodziny. Kalina też zdała maturę, choć osiągnęła, no, takie zwykłe wyniki. Szału nie było, jak to mówili Roman z Elizą. No ale jakkolwiek wyniki z matury Kaliny były oceniane przez jej rodziców, no to dziewczyna dostawała wielkie gratulacje od pozostałej części rodziny. I mimo że Kalina wiedziała, że rodzice są rozczarowani, to jednak to wsparcie od innych członków, od dziadków, od Andrzeja, Mani, Cezarego, było dla niej ogromnie ważne, budujące, i to też w ogóle był jakiś taki powód, dla którego się nie załamywała jakoś bardzo, bo wiedziała, że to głównie rodzice mają taki swój osobisty problem w tej dziedzinie, a inni ludzie normalnie oceniający tę sytuację po prostu ją wspierają. Dla Romana i Elizy to był na tyle taki trudny moment, w ogóle jakiś taki kompleks, że w obliczu tej sytuacji, w wyniku matur, nawet szukali sobie takiego pocieszenia, że w sumie dobrze, że Mania z Andrzejem spodziewają się dziecka. Nie przez wzgląd na to dziecko samo w sobie, ale dlatego, że trochę to dzieli uwagę zgromadzonych, tak odrywa od tych nieszczęsnych matur. No a poza tym akurat w życiu Romana i Elizy ogólnie był taki trochę trudniejszy czas, bo nie dość, że no właśnie córka nie przynosiła im radości, no oni to tak widzieli, no to jeszcze czekało ich nie lada wyzwanie. Mianowicie Romek bardzo chciał przekonać Kalinę, żeby ta poszła na studia.
Dla Pulikowskich bycie na studiach, w sensie dla Romana i Elizy, to w ogóle stanowiło jakiś wyznacznik losu człowieka. No a Kalina nie chciała iść na żadne studia, no bo ona jedyne, czego chciała, to prowadzić swój warsztat, w tym się chciała kształcić. No a zresztą ten warsztat od samego początku był jej oczkiem w głowie, więc nie wyobrażała sobie w ogóle niczego innego w swoim życiu. Swoją drogą, będąc przy warsztacie, to zostały też zamówione dwa motocykle. Pulikowscy, jedni i drudzy, spełnili obietnicę i po napisanych maturach zarówno Cezary, jak i Kalina dostali wyczekane prezenty. To znaczy jeszcze wówczas nie dostali, bo motocykle miały dopiero być gotowe do odbioru za 3 miesiące, ale zaraz po tym, gdy stanęły na posesji Pulikowskich, wjechały na warsztat do Kaliny, no bo dziewczyna chciała je gruntownie przejrzeć, a poza tym swój motocykl planowała trochę podrasować, więc czekało ją też sporo pracy. Gdy Cezary wybrał już studia, miał nawet wynajęte mieszkanie, gdzie te studia zamierzał od października podjąć. No i wtedy Mania z Andrzejem postanowili zrobić tę zapowiadaną uroczystą imprezę. W pewnym sensie to była uroczystość na pożegnanie Cezarego, że wyfruwa z rodzinnego gniazda. Trochę też chcieli hucznie mu pogratulować jego wszystkich osiągnięć, tego jak wspaniale ułożył swoje życie, że pootwierał wiele drzwi na swoją dorosłość, no i że te drogi, w które planował wkroczyć, zwiastowały mu naprawdę wspaniałą przyszłość. Do tego wszystkiego Pulikowscy chcieli też odbyć taką ostatnią, większą imprezę tuż przed narodzinami maleństwa, no bo wiadomo, później już żadnych takich wielkich spędów nie planowali robić, no może prócz chrzcin, ale też nie mieli w zamyśle jakiegoś wielkiego zgromadzenia, a jedynie uroczysty obiad po celebracji w kościele. W każdym razie ta impreza miała takie wielorakie podłoże, można powiedzieć, a w tym wszystkim czuć było tę niesamowitą radość, taką ekscytację na myśl o przyszłości, wdzięczność za wszystko, co minione. Ogólnie taka pełnia zadowolenia. Andrzej i Mania, a w sumie w tym przypadku głównie Andrzej, wykonywał polecenia żony, zorganizował na ogrodzie coś na kształt bankietu, były rozłożone stoliki, wielkie grillowanie, piękne ustrojone drzewa, jakieś lampeczki, balony, mnóstwo dekoracji kwiatowych. No, było przepięknie. I ten dobry nastrój naprawdę niesamowicie się wszystkim udzielał. Później Kalina przyprowadziła z Cezarym swoje cacuszka, czyli motocykle, i właściwie natychmiast wyjechali na przejażdżkę, żeby stało się zadość temu, co sobie obiecywali, czyli że razem będą hasać już z prawem jazdy i bez żadnych ograniczeń, że jeszcze czegoś im nie wolno, tak jak to dawniej bywało, kiedy można powiedzieć, że nielegalnie szosowali, przecinali te różne poboczne dróżki. No i tak impreza trwała. Impreza trwała i nikt nawet przez ułamek sekundy nie przypuszczał, że ten cudowny dzień po prostu w jednej chwili zmieni się w koszmar. A było to wręcz abstrakcyjne doświadczenie, to co się stało. Rodzice Cezarego już po latach wspominali ten moment, pamiętając go dokładnie, jakby to było wczoraj. Mówili, że stali wówczas z gośćmi na ogródku. Mania była w takiej zwiewnej sukience, trzymała się za brzuszek, gładziła go. Andrzej stał obok niej i rozmawiali. Dokładnie pamiętali tę scenę. Rozmawiali o studiach Cezarego. Na tej uroczystości znajdowali się jeszcze przyjaciele Pulikowskich, więc dopytywali zarówno o maturę Cezarego, jak i aspiracje ich syna. I w pewnym momencie usłyszeli, że jedzie pogotowie, że jadą na sygnale, pogotowie i policja. Ale ileż to razy słyszy się jadące auta na sygnale. Kompletnie w tamtym momencie nie przypuszczali, że to pogotowie gdzieś tam daleko od ich domu jedzie do ich syna. Andrzej opowiada: my po prostu staliśmy, delektując się chwilą, rozmawialiśmy, śmialiśmy się i nadal jeszcze żyliśmy tą iluzją przyszłości, iluzją otwartych drzwi przed Cezarem, ile to dobrego go czeka, a on już nie żył. A on tam,
gdzie przyjechało pogotowie. Już zamknął wszystkie drzwi, które my u siebie na ogrodzie uważaliśmy jeszcze za otwarte. Dopiero po około godzinie przyjechano do naszego domu i oznajmiono, że Cezary miał wypadek na motocyklu. Ktoś przed nim wyjechał, bardzo gwałtownie, i Cezary nie zdołał wyhamować. To była chwila. Z motoru została zgnieciona kupa złomu, a ze zdrowego młodzieńca, który właśnie stał na progu swojej dorosłości, młodzieńca pełnego pasji, aspiracji, zdolności, z niego właśnie zostało bezwładne ciało, które nie miało już w sobie życia. Żadnych perspektyw, żadnej przyszłości, w której brałby udział. Pulikowscy relacjonowali, że ten dźwięk jadącego pogotowia, słyszany wówczas w tle, kiedy oni sobie rozmawiali, że oni dokładnie słyszeli to pogotowie. Mania mówiła, że nawet przez ułamek sekundy pomyślała, o, ciekawe, co się stało. Ale przecież skoro to nie tyczyło się ich, no to cóż, gdzieś tam po prostu jechało pogotowie, jak tysiące razy w życiu. Pulikowscy nie mogli tego zrozumieć, że w tym samym momencie, gdy ich syn umierał, oni po prostu popijali lemoniadę i rozmawiali o nim, tak po prostu, niczego nieświadomi, z tą radością w sercu, jakby za moment miał podjechać na ogród, a później wyjechać na te wymarzone studia. Kiedy policja powiadomiła Pulikowskich, co się stało, Mania zesłabła. Natychmiastowa akcja ratunkowa kobiety i tak nie przyniosła rezultatu, o jaki walczyli ratownicy. Mania musiała zostać wzięta do szpitala, lekarze byli zmuszeni, by natychmiast wyciągnąć dziecko. Niestety malutka była niedotleniona, a w drugiej dobie, po całej akcji, po wyjęciu jej z łona matki, dziecko zmarło. I tak właśnie świat Andrzeja i Mani po prostu się zawalił. Rozsypał się w jednej chwili. Kalina, która jechała na przejażdżkę z Cezarym tamtego dnia, zeznała na policji, że faktycznie kierowca wyjechał przed Cezarego, ale chłopak nawet nie podjął próby hamowania, co zresztą wydawało się bardzo nienaturalne, bo naciśnięcie hamulca w takiej sytuacji, kiedy coś nagle wyskakuje nam przed maskę, jest wręcz odruchem, czymś automatycznym, bo to się wszystko dzieje nagle. To jest reakcja. Zazwyczaj albo człowiek naciska właśnie gwałtownie na hamulec, albo odbija w którąś ze stron, żeby uniknąć zagrożenia, uniknąć zderzenia. Ale rzeczywiście nie było śladów hamowania na jezdni, co oznaczało tylko tyle, że hamulec był niesprawny. Kalina na dźwięk takich słów niemal osunęła się na podłogę, bo przecież ona sama dokonywała przeglądu tego motocyklu i wszystko było sprawne. Zresztą to były nówka sprzęty, prosto z salonu, więc jak to możliwe? Niemniej fakty mówiły same za siebie. W tym wszystkim wylała się także fala podejrzeń względem Kaliny. Czy przypadkiem celowo nie przeoczyła pewnych niesprawności w motocyklu? Cóż, w takich momentach często szuka się winnych. Więc w tym czasie, gdy Mania i Andrzej stracili wszystko, Kalina przeżywała swój własny koszmar. W jednej chwili jej miłość do warsztatu i mechaniki zadała jej największy cios w serce. Coś, co Kalina sądziła, że robi dobrze, okazało się, że przyniosło śmiercionośne skutki, że nie potrafiła wykryć nawet tak oczywistej rzeczy jak niedziałający hamulec. Dziewczyna wiedziała, że jej przyszłość jako pani mechanik była już spalona. Kto by jej oddał pojazd do serwisu, wiedząc, że motocykl, który wyszedł spod jej testów, był powodem śmiertelnego wypadku z przyczyny tak banalnej jak niewykryty, niedziałający hamulec. Kalina była oskarżana przez wielu, ale nigdy nie usłyszała słów oskarżenia od
Mani czy Andrzeja. W zasadzie nie miałaby nawet kiedy o tym usłyszeć, ponieważ wyjechała z miasta. Nie była w stanie spojrzeć na rodziców Cezarego. Nie była w stanie nawet pójść na pogrzeb. Ale nawet gdyby została w mieście, od nich akurat nie usłyszałaby złego słowa. Kalina, zanim wyjechała z miasta, zdemolowała swój warsztat, który budowała od dzieciństwa. Zamknęła garaż i już nie chciała słyszeć, że miałaby kiedykolwiek cokolwiek naprawiać. Cała rodzina Pulikowskich przeżyła totalne załamanie. Z samej góry euforii, gdzie się znajdowali, spadli po prostu na sam dół. Dziadkowie, rodzice Cezarego, wujkowie, wszyscy. Bo dla wszystkich to był po prostu szok. I właśnie wtedy zaczynałam od tego tematu na początku odcinka i do tego momentu tym wstępem zmierzałam, bo właśnie w tym momencie wielu zwątpiło, że w tym świecie jest jakaś opatrzność, że jest sprawiedliwość, sens, bo jak to pojąć, że chłopak mający życie przed sobą umiera w tak beznadziejny sposób, tak po prostu, bo hamulec nie działał, bo w jakimś głupim sprzęcie, kupie złomu, nie działała jedna rzecz i ona pozbawiła człowieka życia, a wielu innym ludziom odebrała chęć, by podnieść się rano z łóżka. Rodzina bała się pytać, co sądzą Andrzej i Mania na temat tego całego wydarzenia. Oni byli osobami bardzo wierzącymi, praktykującymi, byli uczestnikami jakichś wspólnot w kościele i ta sytuacja dla wszystkich była takim znakiem zapytania, co oni na to. Większość rodziny była niemal pewna, że małżonkowie kompletnie się pogubią, popadną w jakąś depresję i właściwie nikt by im się nie dziwił. Ale gdy Mania była jeszcze w szpitalu, przyszedł do niej zaprzyjaźniony kapłan. Pulikowscy zaraz, kiedy dowiedzieli się, że będą mieli drugie dziecko i kiedy będzie data narodzin, to natychmiast ustalili datę chrztu. Więc właśnie ten kapłan, który umawiał z nimi tę uroczystość, kiedy usłyszał, co się stało, chciał odwiedzić rodziców w żałobie, chciał po prostu pójść, no i okazać im wsparcie. Kiedy kapłan przyszedł na oddział, pielęgniarki odradzały tej wizyty, ale kapłan mimo to postanowił pójść. Kiedy wszedł do sali, nie próbował nawet wymyślać jakichś adekwatnych słów, bo nie znał takich. Ale ponieważ dobrze znał tych małżonków, to chciał po prostu z nimi być. Może potrzymać za rękę. Jak relacjonuje ten kapłan, tutaj będzie dłuższy cytat. Nie śmiałem nawet zaczynać rozmowy, ale byłem gotowy na wszystko. Że Pulikowscy znienawidzili Boga, a mnie wyrzucą z hukiem za drzwi. Ale Mania, najwyraźniej widząc moją minę, wyciągnęła do mnie rękę i poczekała, aż ją złapię. A później, trzymając mnie mocno, mimo że to ja powinienem trzymać ją w tym momencie, ale to ona trzymała mnie mocno i poczekała, aż usiądę na małym stołku obok jej łóżka i opanuje mój płytki oddech. Cały się trząsłem. Drżałem, siedząc tak blisko strzaskanego serca zbolałej matki. Powiedziała, że chcieli dać dziewczynce na imię Hania, ponieważ zgłosili chrzest jeszcze długo przed porodem, to oznaczało, że nawet jeśli dziecko nie dożyło narodzin, to przez wzgląd na wiarę rodziców jest ono zaliczone do grona ochrzczonych. Uśmiechnąłem się delikatnie na dźwięk wypowiadanego imienia, wciąż czując wielką grudę w gardle.
Mania miała zapłakane i spuchnięte oczy, ale była spokojna. Jak to możliwe, że była spokojna? Zastanawiałem się i nie potrafiłem znaleźć słów. Ja, ksiądz, powinienem wiedzieć, skąd wypływa ten pokój. Wyczytała z moich oczu, że martwię się o jej wiarę. Razem z mężem byli praktykującymi wiernymi w naszej parafii, ale czy po czymś takim? Mania powiedziała mi wówczas, że właśnie w tej najgłębszej otchłani cierpienia czuje wyraźnie, jak Bóg podtrzymuje ją, aby potrafiła to znieść. Że właśnie wtedy, gdy najłatwiej byłoby jej w Niego zwątpić, to czuje Go wyraźniej niż kiedykolwiek. To On nie daje jej zwątpić. Bo gdyby nie otulał jej serca, to cierpienie rozrwałoby je na kawałki, a życie straciło sens. To były moje najlepsze rekolekcje, jakie przeżyłem, mówi dalej kapłan. Wiedziałem, że jestem pyłkiem na wietrze w stosunku do tej kobiety i jej wiary, którą w sobie miała. Później przyszedł Andrzej i przywitał się ze mną, choć natychmiast skupił wzrok na żonie. To, jak oni się w tym wszystkim wspierali, wyciskało ze mnie łzy. Nigdy nie widziałem takiej miłości. Jeśli można coś powiedzieć o prawdziwej miłości, to, że ona naprawdę wszystko przetrzyma. Później Andrzej powiedział mi, że potrzebują czasu. Potrzebują czasu, by zmierzyć się ze stratą i z żałobą, ale żebym się o nich nie martwił. Andrzej powiedział, że sięgnęli swoistego dna, ale będąc na tym dnie, nadal mają wybór. Albo tam zostaną, skupiając się wyłącznie na tym, jak bardzo to wszystko boli, albo mogą wyciągnąć ręce, by Bóg ich z tego wyciągnął, właśnie z tego dna, z tej otchłani przeraźliwego cierpienia. I to był kolejny moment, gdy jako młody kapłan poczułem, że ci ludzie zrobili swoją postawą. Zrobili mi najlepszą formację duchową, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem i zrobili to w przeciągu godziny. Tym właśnie była ich żywa wiara dla mnie. Wyszedłem więc z tego szpitala, będąc totalnie innym człowiekiem i zdecydowanie lepszym kapłanem. Koniec cytatu. Oczywiście rodzina w obliczu tej tragedii bardzo mocno się podzieliła właśnie na tym tle. Jedni utknęli z pytaniem na ustach, dlaczego Bóg na to wszystko pozwolił i zwątpili, że mógłby być Bogiem dobrym. Zostali na tym swoim dnie rozpaczy i zniechęcenia i odwrócili się. Inni w zasadniczej mniejszości, ale jednak mówili, że Bóg nigdy nie sprowadza na człowieka cierpienia, a raczej pomaga mu je przejść, jeśli już się wydarzy. Bo życie z Bogiem nie jest receptą na to, by nie doświadczać trudności, one są i będą, ale życie z Bogiem pozwala je udźwignąć, zamiast dać się zgnieść. Jeszcze inni mówili, że człowiek nie potrafi wytłumaczyć jakichś prostych zjawisk, a próbuje filozofować nad śmiercią, nad sprawiedliwością, nad sensem. Tak więc oni woleli po prostu stanąć w pokorze wobec tych tajemnic i po prostu jakoś przetrwać. Czyli w zasadzie każdy radził sobie jak mógł. To zdarzenie było rewolucją. Ono dotknęło tak ogromnej ilości osób, nie tylko z rodziny. Bo ludzie żyli tą historią. Żyli cierpieniem Pulikowskich. Rzesza, po prostu rzesza była na pogrzebie Cezarego i Hani. Czy ich znali, czy ich nie znali, to nie miało wtedy znaczenia. Po prostu każdy chciał tam być. Każdy chciał być. Dla tych rodziców, dla tej chwili, w dużej mierze też dla siebie, bo zdarzają się takie sytuacje w życiu, że jeśli człowiek nie będzie ich uczestnikiem, to zawsze będzie odczuwał wielką stratę.
że wykluczył się z czegoś, co było naprawdę ważne. A dla ludzi ta sytuacja była ważna. Osobiście. Przyjmowali ją osobiście, bez względu na to, czy mieli relacje z Cezarym, czy mieli relacje z Andrzejem, Manią. W tym momencie wszyscy stali się jednością, która była na tym pogrzebie, by wspierać, by dodawać otuchy, razem się modlić, razem nie tracić wiary. Niemniej ta historia nie kończy się w tym miejscu. Od śmierci Cezarego i Hani Romek, brat Andrzeja, kompletnie zaprzestał kontaktów z Pulikowskimi. Andrzej i Mania uznali, że pewnie nie ma odwagi, ponieważ Kalina sprawdzała te motory i stało się jak się stało. Ona też była w jakimś sensie takim bodźcem zapalnym, przez który Cezary zajawił się tymi motocyklami. No i tak jakoś tłumaczyli sobie, że prawdopodobnie to jest przyczyna. Z Kaliną zresztą też nie było kontaktu, ale to trochę osobny temat, więc później dwa słowa o niej. W każdym razie pewnego dnia, prawie pół roku od tego, co się stało, Romek z otworzoną i prawie w połowie opróżnioną butelką wódki przyszedł do domu brata. Płakał i płakał. Pił, ale jakby nie mógł się upić. Pił i płakał, aż wreszcie powiedział, że to wszystko jest jego wina. Że nie miał odwagi, by to wyznać wcześniej, ale że już nie może tak żyć. Że to go zabije od środka, jeśli nie wyzna prawdy. I powiedział, że po tym, gdy Kalina wtedy sprawdziła te motory, te motocykle, on wieczorem zakradł się do garażu i majstrował przy jednym z nich. Romek tak płakał, że ledwie można było zrozumieć, co on mówi, co on w zasadzie próbuje powiedzieć. Wyznał, że chciał uszkodzić motor Cezarego, bo był zazdrosny. Bo Cezaremu zawsze wszystko wychodziło, bo zawsze był chlubą rodziny, nie to co Kalina. I chciał mu uszkodzić ten cholerny motor, ale nie żeby chłopak się zabił, ale żeby po prostu zepsuć mu ten wspaniały dzień, wielką imprezę na jego cześć. Bo zaliczył maturę, bo na studiach go chcieli, bo życie stało przed nim otworem. I Romek chciał tylko, żeby mu mina zrzedła. Żeby ten dzień nie był dla niego tak idealny. Ale nie sądził, że to będzie zamach na życie bratanka. Romek zalewał się łzami, a Andrzej z Manią stali jak dwa słupy soli. Nie dowierzali w to, co słyszą. Romek później dodał, że chciał też Kalinie przemówić tym do rozsądku, by poszła na te cholerne studia. Chciał jej udowodnić, że jednak nie zna się na mechanice, a gdyby zobaczyła, że ten motocykl nie działa po jej niby fachowym przeglądzie, to zwątpiłaby w ten cały warsztat i dałaby się przekonać na porządne studia. Romek był gotów nawet opłacać jakąś prywatną uczelnię. Byle tylko jego córka wyszła z tych smarów i zaczęła się uczyć, żyć jak normalna dziewczyna z przyszłością. Ale gdy motocykle zostały wyprowadzone wówczas z garażu, zanim Romek wyszedł na zewnątrz, by kazać przetestować Kalinie jeden i drugi, bo taki był zamysł, że Kalina jeszcze odpali jeden i drugi, że przejedzie się, że zrobią taki test, taki próbny przejazd, bez szaleństw. Ale zanim Romek wyszedł na zewnątrz, to młodzi wsiedli i pojechali. Było za późno. A później było już tylko słychać dźwięk pogotowia i Romek wiedział. Wiedział, że wydarzyło się coś złego, tylko jeszcze wtedy nie sądził, że wydarzyła się tragedia. Po tym wyznaniu następnego dnia Mania i Andrzej byli już spakowani. Wystawili swoją część domu, tego bliźniaka, na sprzedaż. Nie mogli dłużej żyć w tym miejscu.
głównie dlatego, że natłok trudnych doświadczeń zaczynał przekraczać jakąś taką znośną granicę, którą mógłby wytrzymać człowiek. Romek nie śmiał zapytać, czy brat z bratową mu to wybaczą. Czy wybaczą mu to, co zrobił. Choć nawet gdyby podjęli taką decyzję, to potrzebowali czasu, żeby przepracować w sobie to monstrualne poczucie krzywdy, jakie doznali od Romka. Eliza natomiast nie miała odwagi pożegnać się z Pulikowskimi, ale cierpiała razem z nimi. Ona w sumie też przeżywała w tym wszystkim swój własny dramat. Dramat świadomości tego, co zrobił jej mąż. Że córka opuściła ich i nie dawała znaku życia. A także dramat tego, że w jakimś sensie zostali sami. Ta część domu bliźniaka, pusta część po Andrzeju i Mani, krzyczała wręcz, że coś się skończyło. Jakaś więź została zerwana, a miejsce po niej stało puste, ciche, niczym niewypełnione. Po czasie Kalina dowiedziała się prawdy. Nie dowiedziała się jej od rodziców, bo jeszcze długo nie szukała z nimi kontaktu. Ale dowiedziała się od Andrzeja, który pragnął znaleźć Kalinę i zdjąć z niej to brzemię odpowiedzialności za śmierć Cezarego. Dziewczyna, słysząc, że to nie ona, że nie ona przeoczyła usterkę, szlochała jak małe dziecko, czując, jakby jakaś potworna gruda w jej sercu wreszcie opadła. Wreszcie mogła na nowo oddychać, żyć. Wyrzuty sumienia, które w minionym czasie bezwzględnie sprawowały nad nią kontrolę, wreszcie straciły moc sprawczą. Już nie dyktowały warunków, nie kierowały jej emocjami, decyzjami. Andrzej, odwiedzając Kalinę, zaprosił ją, właściwie poprosił ją, by zamieszkała z nimi. Z nim i z Manią. Dziewczyna bowiem w tamtym czasie tułała się po jakichś motelach, pokątnie nocowała w przygodnych miejscach, byle tylko głowę przytulić. Zarabiała jakieś marne grosze, no bo ileż to ona miała lat, jakie miała doświadczenie. Wszyscy w jakimś sensie, wszyscy pracodawcy stale wykorzystywali ją finansowo, dając jakieś śmieciowe umowy albo i w ogóle żadnych umów. Andrzej chciał, by Kalina wreszcie miała normalne, albo przynajmniej względnie normalne życie. Dziewczyna oczywiście, że się zgodziła na wspólne mieszkanie. Zresztą była tak bardzo zmęczona życiem, jakie wiodła. I tak bardzo była spragniona bliskości ludzi, za którymi po prostu tęskniła. Była z nimi zżyta, a potem nagle wszystko się skończyło. Tak więc propozycja Andrzeja zabrzmiała jak spełniające się marzenie, żeby znów być z rodziną, znów być przyjętą, zaakceptowaną. I ta radość, że to nie była jej wina. Gdy Kalina weszła do swojego pokoju, który Mania z Andrzejem przyszykowali dla niej, zobaczyła na łóżku wielki klucz, owinięty w kokardę. Klucz, jakim niegdyś naprawiała motocykle czy samochody. Andrzej przytulił ją wtedy i powiedział, że mechanika to jest coś, co dziewczyna wyssała z mlekiem matki, że jest w tym świetna i absolutnie nie może się poddawać. Kalina nawet nie wiedziała, nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo pragnęła usłyszeć takie słowa. Jej serce stale tęskniło za pracą w warsztacie, bo to nie była tylko praca w smarach i brudach, ale ona czuła, że w tym się realizuje. A żyjąc w przekonaniu, że przyczyniła się do śmierci Cezarego, obiecała sobie, że już nikt nie tknie żadnych narzędzi. Ale teraz wszystko się zmieniło. Prawda znowu uwolniła ją i to pragnienie, by móc pracować w tym zawodzie. Kalina mieszkała
z Pulikowskimi i żyła z nimi tak długo, aż stanęła na nogi. I to stanęła w takim sensie i psychicznym, i w sensie usamodzielnienia się. Znalazła pracę w warsztacie, o co nie było trudno. I zaczęła kompletnie inny etap, nową drogę swojego życia. I paradoksalnie jej nigdy nikt nie wróżył, a może nie nigdy nikt, bo głównie rodzice nie wróżyli jej świetlanej przyszłości. I tego dnia na imprezie dla Cezarego rodzice nie powiedzieli jej, że dla niej też jakieś drzwi stoją otwarte. Nie byli z niej dumni. Tymczasem to życie dało jej szansę. I mimo, że stale słyszała, że jest tą z góry przegraną, skazaną na porażkę, to świat jednak widział inaczej, niż widzieli to rodzice. Świat rozdaje własne karty. Otwiera drzwi, inne zamyka. Raz zapala światło, innym razem wrzuca w otchłań ciemności. Ale jakkolwiek życie mknie do przodu, przynosząc różne doświadczenia, to od człowieka zależy, co on z tymi doświadczeniami zrobi. Czy da się zgnieść, czy powstanie, rodząc się niemal na nowo. Czy straci wiarę, czy ją zbuduje? Czy wyważy drzwi zamknięte, a może zacznie szukać innych? Czy wykorzysta sprzyjający blask światła i wydostanie się z otchłani ciemności? Nie wiem, jak potoczyły się losy Romana i Elizy. Nie wiem też, czy odszukali finalnie Kalinę, czy może ona do nich przyjechała, czy... Nie wiem też, czy szukali kontaktu z Manią, z Andrzejem. To wszystko zostaje, przynajmniej dla mnie, pod wielkim znakiem zapytania. Niemniej, jakkolwiek to ich życie się potoczyło, jest duża szansa, że po tak trudnych doświadczeniach przestali ścigać się w tych nieistniejących zawodach, rywalizując bez sensu z każdym dookoła, próbując udowadniać wartość swojego życia, swoich dzieci, zwłaszcza swoich dzieci, bo zawsze wszystko rozbijało się o Kalinę, o te jej niedoskonałości, o to, że nie spełniała oczekiwań. Więc jest szansa, że zobaczyli, iż największym sukcesem i radością z dzieci nie są ich osiągnięcia, ale to, że te dzieci w ogóle są, że żyją. Moi drodzy, kończę odcinek z taką nutą nostalgii, bo trudne jest to wszystko. W mojej ocenie trudne to jest i nie ma co chojrakować, że człowiek wszystko pojmie, potrafi super wytłumaczyć. Pamiętam dokładnie, jak słuchałam opowieści o rodzinie Pulikowskich, w sensie o Andrzeju i Mani, i jak trudno mi było sobie wyobrazić to zderzenie sytuacji, że tutaj w jednym momencie cała rodzina stoi, świętuje na ogrodzie, cieszy się sukcesami syna czy wnuka. Niemal czułam tę atmosferę, kiedy człowiek stoi u progu czegoś nowego, bo Cezary miał zacząć studia, miał się wyprowadzić. Kiedyś sama doświadczałam takiego momentu, tej ekscytacji, że wszystko stoi otwarte. Mania z Andrzejem mieli ponownie stać się rodzicami. Przecież to wszystko było mieszanką przepięknych doznań. I w tym momencie, w samym środku tej radości, w innej części miasta doszło do nieodwracalnej tragedii. I ten zgrzyt, że oni jeszcze nie wiedzą, jeszcze żyją rzeczywistością, której już de facto nie ma. Oni jeszcze się cieszą przyszłością Cezarego, a jego już nie ma. Jeszcze się cieszą przyszłym rodzicielstwem, a dzielą ich minuty, by usłyszeć fatalną wiadomość, a później kolejną wiadomość, że dziecko, Hania, nie przeżyła. Jak to wszystko pomieścić, zrozumieć? I powiem wam, że bardzo poruszyło mnie to świadectwo księdza,
który z ogromną pokorą podszedł do tematu. Myślę, że to jest ogromna sztuka, by umieć towarzyszyć innym w cierpieniu. Mam wrażenie, że człowiek chciałby uciekać od takich momentów, bo nie wie, co powiedzieć. Niektórzy wpadają wręcz w taki potok słów, bezsensownych słów w takim momencie. Słowa niewiele wtedy zmienią. Na nic próżne pocieszanie będzie dobrze, więc podziwiam go, że on poszedł do nich, wiedząc, że może być z marszu odrzucony i że umiał im towarzyszyć i że umiał przetrzymać tę ciszę, kiedy usiadł obok Mani. Ta cisza, która zazwyczaj w pewnym momencie zawiśnie, bo nikt nic nie ma do powiedzenia, bo dosłownie brak jest jakichkolwiek słów. I też ta historia pokazuje, że dla Pulikowskich wiara nie była tylko tradycją, jakimś niedzielnym wyjściem do kościoła, ale że była ich prawdziwym fundamentem. I być może to też bardzo zadziwiać w tej historii, że oni naprawdę potrafili się oprzeć na tym fundamencie wiary, że to nie był dodatek w ich życiu i że w momencie, kiedy wszystko drżało w posadach, oni tego fundamentu nie zatracili. I to jest niesamowite, że w sytuacji, kiedy zazwyczaj kwestie wiary i kościoła rozbijają się o rzeczy zewnętrzne, kto co zrobił, kto co powiedział, czy nie powiedział, oni wykazali sedno wiary, że jeśli ona jest, to w ich przypadku przeprowadziła ich przez największe cierpienie. Naprawdę niesamowite. Bardzo, bardzo dające do myślenia, przynajmniej dla mnie. Moi drodzy, myślę, że długo ta historia i ten jej specyficzny klimat, atmosfera zostanie ze mną. Nie mogę też ogarnąć tej sytuacji z Romkiem. Widzicie, no już niby kończę ten odcinek, ale cały czas coś we mnie pracuje. Myśli wracają do mojej głowy, jakoś tak się to wszystko tam kręci. No więc nie mogę ogarnąć tej sytuacji z Romkiem. Jak głęboko musiało w nim siedzieć to poczucie jakiegoś takiego zawodu córką, ta zazdrość na tle dzieci, ta rywalizacja, żeby posunąć się do czegoś takiego. No i oczywiście to, jak on tłumaczył, że on tylko chciał zepsuć humor Cezaremu. Okej, ale jaki też tutaj był brak wyobraźni, że przecież nie mówimy o motocyklu zabawce, której nagle odpadło koło i no trudno, najwyżej się przyklei. Ale to było prawdziwe zagrożenie życia. Więc jak musiał mieć ociemniały ten umysł z tej zazdrości, że tego nie widział. Z drugiej strony na pewno też warto docenić fakt, że się przyznał, bo to też wymagało na pewno odwagi, żeby stanąć przed swoim bratem i wyznać mu taką prawdę. Chociaż tutaj też mam taki znak zapytania w głowie, bo czasami jest cienka granica między wielką odwagą w wypowiedzeniu prawdy, a wielką słabością, że człowiek woli powiedzieć tą prawdę, nawet jeśli wszyscy się od niego odwrócą, ale woli powiedzieć, niż nosić w sobie taką tajemnicę, która to jego zżera od środka. A to de facto wciąż nie chodzi o zadośćuczynienie jakby temu, kogo się skrzywdziło, ale to wciąż chodzi o ochronę siebie samego, że już się sam ze sobą człowiek męczy. I tak naprawdę nie broni tej uczciwości względem poszkodowanych. Ale znowu dba o swoje własne cztery litery. No ale właśnie granica jest bardzo cienka i można ją łatwo przeoczyć, więc wolę nie myśleć, która z tych opcji była tak naprawdę opcją związaną z Romanem. Kochani, bardzo wam dziękuję za nasz wspólny odcinek. I to pierwszy odcinek w sierpniowej serii Wieczory z podcastonami. Już za tydzień zapraszam was na odcinek z serii Ziarno Prawdy. A tymczasem serdecznie
Zapraszam do wspierania naszego kanału, subskrybowania, udostępniania, żeby coraz dalej roznosiły się nasze kryminalno-życiowo-dramatyczne historie. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie. I ściskam Was bardzo mocno i oczywiście łapiemy się w sieci.